Hej, hej, hej. Cześć kochani moi, witajcie w ostatnim odcinku z Dropmasów. Na moim kanale z Dropmasy dobiegają końca, ponieważ dzisiaj jest 24 grudnia, czyli Wigilia. Na samym wstępie, bo najlepsza w to oczywiście nie jestem, na samym wstępie chciałabym Wam wszystkim życzyć zdrowych, pogodnych, wesołych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, spędzony w gronie najbliższych, bo to jest moim zdaniem najważniejsze, żeby być blisko tych, których bardzo kochamy. Wspaniałych prezentów, co jest oczywiście takim drobiazgiem, dodatkiem, ale jednak cieszy. Oj, cieszy. Nieprzesolonych kartofelków na stole wigilijnym. Tak, to muszę Wam życzyć, bo kiedyś nam się takie zdarzyły. Nie było fajnie. No, mówiłam, że nie jestem dobra w składaniu życzeń, ale prosto z serducha dla Was, dla wszystkich, którzy w tym momencie, w tej chwili mnie oglądają. Wesołych, wesołych świąt, kochani. A ja do Was przychodzę tutaj z takim miksem pensja, ekstra pensja, mega pensja. I tutaj mamy 3 plastry miodu. Plastry mam z numerkiem 11, 10 i 5. To są ostatnie 3 sztuki, jakie zostały. Nie wiem, dlaczego akurat te cyferki zostały. Może to być bardzo podejrzane. I później się przeniesiemy. Albo może w następnym odcinku wrzucę Wam losowanie, tak? Kupywaliście, Boże, jak ja powiedziałam, licytowaliście karteczki u mnie. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że plastra miodu premiery u mnie nie było. Kochałam tą zdrabkę, wycofali ją. Mam nadzieję, że teraz też ją pokocham. Także spóźniona premiera jest u mnie właśnie w tym momencie na moim kanale. Licytowaliście u mnie karteczki dla dzieciaków z domu dziecka, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jedna kartka to był jeden los w losowaniu upominku ode mnie. Takiego, żeby Wam się miło zrobiło, tak jak i właśnie pani opiekunce czy dzieciakom miło się zrobiło, że ich karteczki ktoś chciał kupić, no bo to są tylko dzieci. Także no dzisiaj nie, no to może jutro, w pierwszy dzień świąt, zrobimy takie losowanko, kto z osób, które licytowały, wygra upominek ode mnie. Tutaj mamy zdrapeczkę pustą. Ciekawe, gdzie jest tu. O, jest IB. Piąteczka zawiodła. Wiem, że miało być w Wigilię, ale poczekamy. Jeden dzień. Już losowanie, powiem Wam, będzie z Węgrówka. Zapewne tak będzie. Nie wiem. Zaraz lecę do pracy i od razu po pracy jadę do domu, więc na pewno będzie to z domu. To tam mogę sobie pozwolić na to, żeby zrobić losowanie. Przecież to jest chwila, moment. Tak? I co? O, tu jest B, tu jest B i D, więc nic z tego nie będzie. Widzicie, sama sobie popsułam fajną zabawę. O, kolejny pustaczek z numerem 10. No i w 11 cała nadzieja. Zacznę od pszczoły, której nie widzę. Nieładnie. Jest moneta, bank i... O, mamy 2 ule. I jest 3 ul. Widzicie, widzicie, widzicie. Już zaczynałam się martwić. Wiecie, nawet zwrot, może być i zwrot, ale cieszy, cieszy, bardzo cieszy. Tutaj nic. Podkowa, podkowa. I nie ma kolejnej. Nie znam kontrolnych, więc w sumie mogę drapać, tak? Tu jest B, jakieś B. Nie wiem, co znaczy. Jeszcze nie wiem, ale pewnie się dowiem. Tutaj też nie ma. Tutaj nie. I co mamy? Piątaka? Uuu, dycha. Ale fajnie, widzicie? Widzicie, widzicie? No wiem, że widzicie. Czyli zobaczcie, na 3 sztuki dycha wróciła. No fajnie, bardzo się cieszę. No jak mam nie lubić tej zdrabki? Już naprawdę. O, tylko teraz
Później sobie poszukam tych kontrolnych, bo pewnie teraz nie znajdę. O, znalazłam. Czyli dyszka już wróciła, już nie będziemy na zero. Teraz od najmniejszej do największej pensji. Przybliżę może, żebyście lepiej widzieli. O, i szukamy 13 i 6. Ok. Tu mamy 8, 32, 14, 28, 21 i pensja. Ok. Ekstra pensja. Tutaj szukamy 3, 8, 15 i 27. A mamy 17, 18, 9, 28 i 4 oboki, zobaczcie. I to ile? Ekstra pensja 1, 23, 32 i 34. No, ale sobie pustaki kupiłam. To nic, nie szkodzi. I tu mam mega pensja z numerkiem, o, ostatnim, 25. I tu szukamy 45, 23, 5, 28 i 26. A mamy 13, 21, 47, 15 też nie. 25 też nie szukamy. 29, 24, 34 nie ma. I nie ma. Tutaj też nie. 37 też nie. I 8 też nie. I ostatni. W ogóle to tu 30 żadnych nie mam. I tylko 45, ale no nic nie znalazłam. Oboki, pustaki, oboki, pustaki. No dobra, to było tak. Odcinek był. Tu mamy 20 na 32 zł. A z 32 zł wpadła dyszka. Także tą dyszką kończymy z drap masy. Życzenia składałam na początku. Nie jestem w tym najlepsza. Także, no to co? To widzimy się jutro w pierwszy dzień świąt na losowaniu osóbki, która dostanie upominek za w ramach właśnie... No wiecie, o co chodzi. Na pewno wiecie, o co chodzi. A jeszcze, żeby nie było tak nudno, tak smutno, pogadamy jutro. Może uda mi się zdrapać jakieś zdrapki w domu, żeby nie, właśnie nie było nudno i smutno. Dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!